Wczoraj mieliśmy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzisiaj jesteśmy razem z Maryją cierpiącą pod krzyżem swojego Syna. Ewangelia zaprasza nas do tej sceny, którą tak doskonale znamy. I widzimy w tej scenie to, co często właśnie na pierwszy rzut oka nam zwraca naszą uwagę, czyli ten ból i to cierpienie, które dotknęło serce Maryi, kiedy oglądała swojego umierającego Syna. Nawet w sztuce często możemy zobaczyć, że to właśnie często w różnych przedstawieniach ta Maryja przedstawiona jest jako ta, która niesamowicie przeżywa, współcierpi ze swoim umiłowanym Synem. Ale jest w tej scenie ewangelicznej taka jedna ważna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest jej milczenie. I to nie wyraża to milczenie tylko tego, że Pan Jezus tam przemawia i Pan Jezus daje ten testament, powierzając Jana jej matczynej opiece. Ale to milczenie wyraża przede wszystkim wiarę. Bo Kościół od samego początku miał to przekonanie, że Maryja w tym momencie umierania swojego Syna i również po Jego śmierci, ona nie rozpaczała. Ona cierpiała niesamowicie, ale nie rozpaczała, bo rozpacz jest związany z brakiem wiary. Natomiast ona nosiła cały czas wiarę, wiedziała, że to nie jest koniec jej Syna, że będzie ciąg dalszy, że będzie chwalebne zmartwychwstanie. Myślę, że ta Ewangelia jest wielką taką pociechą dla tych wszystkich, którzy w jakimś momencie swojego życia cierpią, ponieważ okazuje się, że wiara, jej rozwój i cierpienie są nierozerwalnie ze sobą połączone. I to nie jest wbrew pozorom pesymistyczna wiadomość, ponieważ jeżeli jesteśmy szczerzy wobec siebie, to wiemy, że każdy z nas cierpi. I dzięki wierze to cierpienie możemy pokonywać, ale też cierpienie udoskonala naszą wiarę, czyli sprawia, że ona staje się coraz bardziej dojrzała. Więc warto może dzisiaj prosić Marię, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy nie rozpaczali, ale żeby nam zawsze towarzyszyła i nawet w momencie największej próby, żebyśmy mieli wielką ufność w działanie i w interwencję Pana Boga. Jak ona sama pokazuje, warto ufać, warto w milczeniu oczekiwać na ratunek od Pana.